pierwszej połowie się mordowaliśmy na tym boisku. Mało agresywnie do przeciwnika, mało zdecydowania, za daleko od przeciwnika i Lechowi to tylko graj, bo to jest zespół, mimo że wyników mają niezadowalające teraz, to jest zespół klasowy, który potrafi grać piłkę, ma zawodników, którzy potrafią klepnąć, potrafią przytrzymać i to w pierwszej połowie pokazali, gdzie naprawdę ta piłka chodziła, a my zbyt daleko byliśmy od przeciwnika i mało agresywnie i nie potrafiliśmy nic zrobić, a tak jak mówię, no mimo tego, że nie mieli jakichś tam klarownych sytuacji, może mieli klarowne, ale to po naszych prostych błędach. Dwie sytuacje, potem trzecią Niki Bile i wykorzystał, no widać, że to jest zawodnik, który potrafi grać piłkę, potrafi klepnąć, potrafi przytrzymać, potrafi uderzyć. No i przegrywamy 1-0, kolejny mecz, no szósty mecz bez zwycięstwa, na pewno boli to, ale na pewno teraz trzeba pokazać właśnie ten cojones, te można powiedzieć przysłowiowe jaja i zostało 7, można powiedzieć, finałów i w tym każdym meczu dać siebie nie 100, ale 120%. Pierwszy mecz w Białymstoku, z tego co wiem, jedziemy tam walczyć o 3 punkty i chcemy utrzymać ekstraklasy dla Górnika Łęczna. No, na pewno będą ciężkie, ale w końcu kiedyś musimy przełamać ten impas i ten niefart, że przegrywamy i w końcu wygrać ten mecz, bo naprawdę pokazaliśmy w Krakowie, nie chcę już wracać do tego meczu w Krakowie, ale pokazaliśmy, że potrafimy grać agresywnie, blisko siebie, stwarzać sytuację. No dzisiaj można powiedzieć, Lech za dużo nam nie pozwolił, bo w końcówce już, gdzie nie mieliśmy nic do stracenia, wtedy zagraliśmy agresywnie w obronie z tyłu 1-1 i potrafiliśmy stworzyć jakieś tam sytuacje. No ale mówię, no to trzeba w takim meczu, jak z takim przeciwnikiem jak Lech, czy to Wisła, czy teraz na Jagiellonii, to grać na 100% cały mecz.